się w szpitalu jeszcze nie robiłem, ale po co mam się nudzić i czekać bezczynnie przez 5 godzin na lekarza, który ma przyjąć mojego syna, który zwichnął sobie dzisiaj nogę. Raz i dwa. Raz i dwa. Naprzemiennie. Raz, dwa. Raz, dwa. Katastrofa. Cały oddział ludzi i nie wiadomo, kiedy zostaniemy przyjęci. Odsuwam wózek na bok, wózek i raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I trzymając się go, robię wymachy nóg do tyłu. Na tej ścianie postaram się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rozprostować kości z pożytkiem dla zdrowia. W szpitalnej windzie też można wymachiwać rękoma i ćwiczyć, lewą i prawą. To już któraś godzina, być może spędzimy tu nawet północy, więc trzeba rozprostowywać kości na każdym kroku, bo widoki są nieprzyjemne, ludzie połamani, a my już jesteśmy po rentgenie. Raz i dwa, i trzy. Kręgi szyjne. Ćwiczenia w szpitalu. Cześć, jestem wszędzie ćwiczący. Właśnie minęła 8 godzina oczekiwania w tym ogromnym szpitalu nowoczesnym, którym budowano 20 lat. Dowiedzieliśmy się po 8 godzinach, że mój syn ma zwichnięcie. 8 godzin czekania. A lekarze ci tu jak na lekarstwo. Musiałem bez przerwy wychodzić i rozciągać ciało. Raz, dwa, raz, dwa, raz.
przyjechaliśmy 8 godzin temu. Kości trzeba będzie rozprostowywać. Ćwiczenia w windzie. Winda daje dużo możliwości do ćwiczeń rozciągających. Po tak długim siedzeniu, 8-godzinnym, ćwiczenia o 2 w nocy przed szpitalem.